Chwała niech będzie wszechmocnemu Bogu, wam pokój, bracia i siostry. Chcę się dzielić Słowem Bożym o oczyszczeniu. Myślę, że to jest zawsze podstawa, że przed oblicze Boże. Często czytamy w Słowie Bożym, w Księdze Amosa też czytamy, prawda, że Bóg mówi, te wszystkie święta ustanowiłem, ale mówi, jak nienawidzę. Mówi, dlaczego? Bo łamiecie prawo, bo nie postępujecie zgodnie z moim Słowem. Że postępujecie po swojemu. Dlaczego mówi, ja nie przyjmuję tego chwały wszystkiego, co chcecie mi oddać, tego śpiewu, tego wszystkiego. Dlatego, że serca wasze są nieczyste, nie żyjecie w prawdzie. Może rozpocznę tak. Dwóch ludzi przychodzi do kościoła. Jeden jest pijakiem, a drugi jest homoseksualistą. Jeden i drugi mają grzech. Tylko między jednym i drugim jest ogromna różnica. Kiedy przychodzi pijak, to on się bije w piersi, prosi, módlcie się, prosi Boga, Boże, przebacz mi, ja nie chcę pić. Ja nie chcę być grzesznikiem. Zrujnowało moją rodzinę, zrujnowało mój dom, moją pracę, jestem na samym dnie. On pokutuje się, on chce zmienić swoje życie. Kiedy przychodzi homoseksualista, taki to jest grzesznik, ale on mówi tak, zaakceptujcie mnie taki, jaki jestem. Jest ogromna różnica między tym, który pokutuje, chce zostawić grzech, a temu, który chce, żeby zaakceptowali go tak, jaki jest, żyjący w grzechach. Ja bym chciał, też i o to się modliłem, proszę Boga, aby słowo zwiastowane przemieniało nasze serca, abyśmy mogli powiedzieć, Boże, przebacz mi, ja nie chcę tak więcej żyć. Będę mówił o grzechu bez takiego wyrazu jak kompromis, bez takiego pojęcia jak aprobata, bez takiego pojęcia jak tolerancja, bo Biblia grzechu w żadnym miejscu tak nie toleruje, nie aprobuje, nie w jakiś sposób go łagodzi, ale Biblia mówi zdecydowanie, ostro i nie zostawia na człowieku suchej nitki, jeżeli wyraźnie czyta Słowo Boże. Bo wydaje się w dzisiejszych czasach coś jakby się poprzemieniało. Kiedy jest trucizna, to jest trucizna, prawda? Ale jeżeli coś, co jest trucizną, zawiniony w papierek od cukierka, ktoś nie wie, po prostu zje i się otruje. Dlatego mówiąc o grzechu, nie będę go w żadnym wypadku w jakiś sposób pięknie ubierał. Mówiąc ogólnie, można mówić ogólnie o grzechu, no i każdy tak ogólnie posłucha, pomyśli, no jakoś to mi przejdzie i minie. O jakich grzechach mówić? No jest ich dużo, prawda? Wiele z tych grzechów Biblia wymienia. Ale tak, przeczytałem, że w średniowieczu Grzegorz Wielki powiedział o takich siedmiu grzechach. Mówi, to są siedem grzechów głównych, które są wszystkie inne grzechy, w nich się znajdują. Czy tak jest? Trudno powiedzieć. Wielu teologów zgadza się, że tak jest. I dlatego o tych siedmiu grzechach chcę powiedzieć. Może o niektórych nigdy żeście nie słyszeli kazania. Dlatego wsłuchujcie się, słuchajmy się. I nie chodzi o to, żeby coś więcej wiedzieć czy nie wiedzieć. I też nie z tego miejsca nie mówię jako nauczyciel, który sam jest doskonały, a tylko innych uczy, bo źle żyją. Ale jako ten, który gdy czytałem o tych grzechach, gdy czytałem w Słowie Bożym, w wielu miejscach, w wielu momentach, wiem, Boże, przebacz mi. I z tej pozycji chcę wam usłużyć, jako ten, który też w wielu miejscach mówi, Boże, przebacz mi. Czasami jest taki dziwny podział, może niewłaściwy, że tak się myśli, kaznodzieja usługuje, to on jest doskonały, a wszyscy inni mają problemy. I to wtedy tak wynika, wiecie, jak
za czasów Pana Jezusa. Uczeni w piśmie, siedzieli na mównicy mojżeszowej i oni od siebie nic nie wymagali. Oni od swoich rodzin nic nie wymagali. Oni wszystko wymagali od innych, aby się zmieniali. I myślę, że tacy, ja takim nie chcę być. I słowo, które będzie stosowane, będzie dotyczyć się każdego. I młodzieży, i starszych, i kaznodziejów, i tak samo mnie. A tych siedem grzechów, o których będę mówił, to jest pycha, gniew, zazdrość, czy zawiść, nieczystość, obżarstwo, lenistwo, chciwość. Pycha. Wiemy, że jeden z najgorszych grzechów, który jest fałszywą oceną siebie. Nie chodzi o właściwą godność człowieka, jaką się ma. O stan jako człowiek, który jesteś, stworzony przez Boga. Ale jest to fałszywe spojrzenie na siebie. Jest to odrażające obrzydliwością przed Bogiem. Człowiek, który wynosi się ponad drugiego człowieka i nadyma się przed obliczem Bożym. Ktoś, kto myśli o sobie dużo więcej, niż tak naprawdę nim jest. Może przeczytam parę fragmentów Bożego Słowa. Niech one coś przemawiają do nas. Dużo mówią przypowieści Salomona. Wezmę pierw 16 rozdział przypowieści Salomona i 18 werset. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Pycha doprowadza do upadku. Ten same przypowieści, 5 werset, 16:5. Każdy pyszałek jest ohydą dla Pana. Z pewnością nie ujdzie pomsty. Ten grzech pychy jest obrzydliwością przed obliczem Bożym. Każdy pyszałek, który się pyszni, który myśli o sobie więcej niż naprawdę jest, jest obrzydliwością. Napisano tutaj, że jest ohydą dla Pana. W 101, może jeszcze 29, te przypowieści, jak już jesteśmy w tym, 29 rozdział przypowieści, 23 werset. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. A w psalmie 101 i w 5 wersecie jest zapisane takie słowo. Może drugi werset, drugą część tego wersetu. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. To mówi Bóg. On się tym brzydzi. On tego nienawidzi. I człowiek, który jest pyszny i inni z nim nie chcą mieć nic wspólnego. On się tylko nadyma. On myśli, że wszystko rozumie i pojął. A tak naprawdę dużo jeszcze brakuje. Jest pycha ducha, pycha umysłu, pycha z dóbr materialnych, pycha z posiadanej pozycji społecznej. Kiedy ten diabeł zostaje rzucony na ziemię, rzucony z podlicza Bożego, jego grzechem to właśnie była pycha. On myślał, że się zrówna z Najwyższym. W księdze proroka Izajasza w 14 rozdziale, dobrze znamy to Słowo Boże, 14 rozdział, może od 12 wersetu. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów, a przecież to ty, mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyt obłoków. Zrównam się z Najwyższym. Oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Pycha, która sprawia, że jestem jak Bóg. Mogę
razem z Bogiem być tam jak najwyższy. Mogę więcej decydować niż on. Bóg mówi, że on został strącony. Diabeł został strącony do krainy umarłych, na same dno przepaści. Pycha, która różne przybiera postacie, a jest czymś, czego Bóg nienawidzi. Ilu to ludzi, tak rozmyślając, często i chrześcijan, chce więcej, myślą więcej zrobią niż Bóg. Tak rozmyślając sobie nad tym, znaczy napisano, że w Słowie Bożym, że jeśli chodzi o społeczność, o Kościół, niech pszenica i konkol rosną aż do czasu żniwa. Prawda? Tak napisano. A niektórzy w swojej sprawiedliwości, ludzkiej sprawiedliwości, chcą być mądrzejsi od Boga. Chcą już teraz powyrywać konkol. Chcą, niektórzy uważają się tak sprawiedliwych, tak bardzo trzymają się litery prawa, a zapominają o duchu prawa. Jest coś więcej niż tylko litera. Jest coś więcej. Duch prawa jest. Inaczej patrzeć. Wszystko można swoimi myślami, swoim spojrzeniem, przez swoją pychę. Można innych wszystkich widzieć. Nie tak. Ilu to dzisiaj chrześcijan. Nie mówię o chrześcijan, bo świat jest światem, ale chrześcijan. Tak bardzo chcę wyciągnąć drzazgę z czyjegoś oka. Ile tylko tym starań. A taka belka jest w ich oku i tego nie widzą. Tego nie chcą spojrzeć. Tego nie chcą zmienić w swoim życiu. Tylko tak bardzo przykładają starania do źdźbła w oku swojego brata. Czy to pycha nie zaślepia naszego spojrzenia? To nas sprawia, że się w sobie nic nie widzi. Widzi się tylko wszędzie, gdzie indziej i w innych nie tak. A siebie zmienić się nie chce. Bo się wydaje, że jest się już doskonałym. Już wszystko się wie. Och, tak jak ja wiem, tak nikt nie wie. A naprawdę, chyba że nikt z was, może jedna osoba, dwie, powie, że czegoś wielkiego odkryli, zobaczyli. A naprawdę wiele rzeczy, co wiemy, to wiemy to, co inni odkryli, znaleźli, tylko żeśmy przywłaszczyli sobie tą wiedzę. A czasem tak się wydaje, jakbyśmy byli odkrywcami wszystkiego i wszystko najlepiej wiedzieli. Zawsze mieć tą pokorę przed Bogiem, przed Jego Słowem. Może jeszcze parę wersetów Bożego Słowa w tym temacie przeczytam. Jakuba, 4:6. Owszem, mowa jest o Bogu. Większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Jest też pycha umysłu, która się wydaje, że człowiek wszystko pojął i zrozumiał i ma na wszystko odpowiedź. Najlepiej wszystko wie. A w liście do Rzymian, 12:16. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych, mówi Słowo Boże. W liście do Koryntian, 3:18. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Tak mówi Słowo Boże. Komuś się wydaje, że jest mądry na tym świecie, wszystko pojął, niech się stanie pierw głupim.
a mógł się stać mądrym, wziąć mądrość od Boga. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni tacy, mój Słowo Boże. W liście, może jeszcze jeden werset z listu do Galacjan, 3:6. Trzeci werset. Jeśli bowiem kto mnie ma, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Patrzmy, jacy jesteśmy na postawę. Patrzmy realnie, rzeczywiście na swój stan, na swoją pozycję, na godność ludzką, którą mamy, ale realnie. Nie fałszywie, nie ponad to, że jak tu napisano, komu się wydaje, że jest czymś, będą niczym. Sam siebie oszukuje. Tak czasem nie bywa. Myśli się, że jest się kimś, coś tam się wielkiego wie, rozumie, pojmuje. A tak naprawdę jest się niczym. Bóg pychy nienawidzi. Bóg pychy nienawidzi. I z pysznym człowiekiem nie ma nic do czynienia. Tego to pierwszy ten grzech, który wspominam. Jeżeli gdziekolwiek jest w sercu, aby móc prosić Boga, aby przebaczył, aby nie myśleć o sobie dużo, nie wynosić się nad innych, nie patrzeć na kogoś z góry, nie pogardzać kimś, który jest mniejszy, czy czegoś ma mniej niż ja, czegokolwiek, czy ze strony fizycznej, czy duchowej, czy z pochodzenia, czy z wiedzy, czy z stanowiska. Nigdy tak nie podchodzić. Biblia mówi, aby się do niskich skłaniać, aby z każdym mieć społeczność, mieć relacje, z każdym porozmawiać. Nie szukać tylko ludzi, którzy są wysoko postawieni, dlatego że moja pycha nie uniży się do kogoś, który nie jest tak, nie ma takiego stanowiska, nie jest tak wielki, tak mądry jak ja. Dlatego, aby stać się mądrym, stań się najpierw głupim. Początek mądrości jest bojaźń pańska, strach Boży, początek mądrości. I w tym chodzić, i w tym żyć. O drugim grzechu, który będę mówił, to jest gniew. Gniew, który jest, wiem, że jest słuszny gniew, ale mówię ten, który jest niesłuszny. W 1 Mojżeszowej, 4:5, już w samym początku, jest powiedziane tak. 4:5, 6-7. Ale na Kainę, na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zastąpiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zastąpiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego, Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego, Abla, i zabił go. Gniew sprawia i strony moralnej, fizycznej szkodę dla drugiego człowieka. Można przez gniew moralnie kogoś zbesztać, poniżyć i zrobić wiele ran w jego sercu. Ale można, tak jak tutaj Kain, fizycznie człowieka pobić z powodu gniewu. Niepohamowany gniew czyni wiele zła. Wiele zła. Człowiek nie panuje wtedy nad swoim językiem, nad swoimi słowami, nad swoim zachowaniem. Ile to można przyjaźni można stracić? Ile można złego świadectwa dla sąsiadów i dla innych? Bo jeżeli ciebie zobaczą, jak w gniewie kłócisz się, jak wypowiadają nieprzyzwoite słowa w inną z twoich ust, całe twoje świadectwo pada w ruinie. Czytałem takie świadectwo,
Pewien kaznodzieja, jest to Słowo Boże, nawróciła się niewiasta i ona prosiła zawsze o modlitwę swojego męża. I po jakimś czasie on spotkał się z tym mężem i zaczął z nim rozmawiać. Mówi ten kaznodzieja, mówi, czemu, jaka jest przyczyna, pan nie chce przyjść do kościoła, nie chce pan być w społeczności, czy nie wierzy pan w ogóle w Boga, odrzuca. On mówi, tak naprawdę nie jestem człowiekiem takim całkowicie niereligijnym. Nie o to chodzi, żebym ja negował w ogóle Boga. Ale kiedy moja żona się nawróciła, stale coś nie odpowiada, stale się gniewa, stale na mnie krzyczy. Mówię, jeżeli faktycznie Jezus mnie ma uczynić tak jak moją żonę, to ja nie chcę takiego chrześcijaństwa. Ten kaznodzieja powtórzył do tej kobiecie. Ona usłyszała te słowa, no dzięki Bogu, że to jest rzadko, ale poprosiła o modlitwę o kaznodziei, skłonili swoje kolana. Ona prosiła Boga o przebaczenie. Łzy płynęły z jej oczu, że Bóg jej przebaczył. I po jakimś czasie ten mąż wraca, jeździł na ryby, z ryb, z wędkowania i wędką zaczepił żyrandol i on spadł na ziemię i tylko przymknął oczy i czekał, co będzie się działo. A ona mówi, drogi, no w najlepszych rodzinach takie rzeczy się zdarzają. On mówi, nie krzyczysz na mnie? Nie wyzywasz? Nie gniewasz się? Ona mówi, no nie. Mówi, kiedy kaznodzieja mi powiedział o moim zachowaniu, ja każdego dnia proszę Boga, Boże, daj mi siły, żebym się nie gniewał. Daj mi siły, żebym się nie gniewała, żebym się nie kłóciła. I Pan Bóg zaczął zmieniać jej życie. Ona prosiła o to, bo trudno zmienić coś tak szybko w swoim życiu. Zawsze błagała Boga o to. Ale przez to po jakimś czasie ten mąż oddał życie Jezusowi i razem z żoną chodził do kościoła. Gniew. Nieuzasadniony, niepohamowany. Z byle jakiej przyczyny, z byle drobiazgu, bo nie tak wszedł, w nie takich butach i nie to, i nie tamto. I wybuch gniewu czynią ile zła. Dlatego nie gniewajmy się. W psalmie, przeczytam parę wersetów Bożego Słowa, w 37 psalmie, 8 wersecie jest zapisane takie słowo. 7 rozdział, 8 werset. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Że pytam nad tym pracować. Prosić Boga, aby zmieniał to w twoim, w moim sercu. Przecież ten grzech jakby, można powiedzieć, jest, jak może powiem, wyssany z piersią matki. Dlaczego tak mówię? Bo i małe dzieci od samego początku coś nie odpowiada, to tupią, krzyczą, prawda, i musi być po ich. Czyli gniew, on towarzyszy, ale aby jego zaniechać, nie było miejsca w naszym sercu. W liście, przepraszam, w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, dobrze znane to Słowo Boże, 22 werset. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Co Pan Jezus mówi, żebyśmy się nie gniewali, żeśmy tego zaniechali, a szczególnie niepohamowany, mówię, pohamowany gniew, który człowiek przestaje panować nad sobą, robi tyle szkód, robi tyle strat, czyni tyle złego, jak trudno później cokolwiek tego naprawić, bo zadane ciosy, rany nie tak szybko się zaleczają, chociaż ktoś mówi, przyjdzie, przepraszam, ale kiedy zadał przez swój gniew, mówię, niepohamowany, przez wypowiadane słowa, na którymi nie miał żadnej kontroli, zadaje rany, jak trudno je uleczyć. Tego, abyśmy się, mówi Słowo Boże, abyśmy się
nie gniewali. Efezjan, 4 rozdział, 26 werset. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Na co się gniewać? Na całą niesprawiedliwość. Na grzech. Na wszędzie bywalną, obecnie bywszą pornografię jako chrześcijanin. Na to mieć gniew, na to wszelkie zło, które zaprobowane się rozprzestrzenia, które bez pohamowania wylewa się swoimi brudami na ten świat, a też i chce zwany chrześcijaninem. W liście Jakuba też może przeczytam się to też, 1 rozdział, dobrze to słowo wiedzieć. 1 rozdział, 19-20 werset. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Mój Słowo Boże. Bóg, przyjdzie czas, że On wywrze sprawiedliwy gniew. Zresztą jest to chociażby tylko jeden werset, bo można by więcej, ale z Rzymian 1 rozdział tylko przeczytam. I 18 werset. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności, nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Tak przychodzi gniew Boży. Myślę, na to bezprawie, na to wszystko, jeżeli jest gniew, jest on wtedy właściwy. Ale też Biblia mówi, żeby gniewajcie się, nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Można to rozumieć, często też się rozumie dosłownie, do zachodu słońca się pogodzić. Niech nie będzie tak. Ale rozumie tak, żeby nie wyprowadzić się z równowagi. Nie wpaść, mówię, w coś, nad czym nie masz kontroli. Że ten gniew, ale on jest, który nie przekracza pewnych granic, nad które nie doprowadzają do tego, że przestajesz nad nim panować. Ale cały czas on jest, jeżeli wychodzi przeciwko tej bezbożności, masz nad nim panowanie, nad nim masz kontrolę. Dlatego, aby Bóg, Słowo Boże, mówi nas, zachęca, abyśmy jednak zaniechali gniewu. Zazdrość, trzeci grzech. Chwast, który wyrasta w sercu człowieka, jak w ogrodzie. Chwast, który on po prostu wyrasta. Gdy jest zazdrość, wcale nie musisz jej szukać, w jakiś sposób, nie wiem, ją sobie zasadzić. Patrzysz, jest w sercu. Ona jest, ten chwast rośnie. I trzeba go wyrwać, bo on czyni naprawdę wiele złego. Cierń i brzoza, może takie porównanie, rośnie przy drodze. I brzoza się pyta, czemu ty swoimi kolcami rwiesz ubrania ludziom? Po co ci to? Nic z tego nie mam. Po prostu rwie. Zazdrość. Jest takie opowiadanie, może się słyszeli, w starożytności, w Grecji. Kiedy zawody, olimpiady, i dla zwycięzcy tych zawodów mieszkańcy tej miejscowości, z której on pochodzi, postanowili postawić jemu pomnik. I postawili jemu pomnik. Ale jego rywal zazdrości nie mógł tego ścierpieć. Co noc przychodzi, podkuwał postawę tego pomnika. I w końcu mu się udało. Ten pomnik podkuł i on upadł. Ale na niego. I on zginął. Zazdrość, która czyni wiele zła. Jeżeli jest zazdrość w sercu człowieka, ona nie przysporzy tobie. Patrząc ktokolwiek, cokolwiek by miał, jakie by miał wspaniałe rzeczy, zazdrość nie sprawi, że będziesz mieć złotówkę więcej w kieszeni czy na koncie.
ale twoje życie duchowe doprowadzi do ruiny. Jeżeli ona jest w sercu, ona nie będzie, będzie cały czas zasłaniać ci wszystko. Nie będzie w stanie nic duchowo wzrastać, szukać Boga, czytać, bo ona zazdrość po prostu to wszystko rujnuje. Człowiek, gdy jest zazdrość, nawet i sen mu odchodzi, bo nie może ścierpieć, że ktoś coś tam, czykolwiek dziedzinie, czy finansowej, czy duchowej, czy w pozycji społecznej, ona po prostu zazdrości. Dlatego Słowo Boże, Pan Bóg nienawidzi tego grzechu. Przeczytam parę wersetów na temat zazdrości. Przypowieści, 23 rozdział, 6-8 werset. Przypowieści Salomona. Nie spożywaj chleba człowieka zawistnego. Nie pożądaj jego łakoci, gdy są one jak włos w gardle. Mówią do ciebie, jedz, pij, lecz w sercu swoim nie jesteś życzliwy. Spożyty kawałek chleba zwymiotujesz i zmarnujesz swoje miłe słowa. Zawistny, zazdrosny człowiek. Nie pragnij takiego towarzystwa. I nie ma sensu z takim człowiekiem mieć coś wspólnego, bo Słowo Boże mówi, co uczynisz. Nawet wymiotujesz to, co u takiego człowieka zjadłeś. Wiemy dobrze z księgi Estery zazdrość Hamana, prawda, względem Mordochaja. Postawił ślubienicę i przez zazdrość on na niej zawisł. Nie Mordochaj, Haman. Do czego doprowadza zazdrość? Nic więcej. Tylko dlatego, że jego musiał obwieść, że on jemu się nie kłaniał do ziemi. Nic więcej, prawda? Przecież całą pozycję miał Haman i by miał dalej taką. Ale zazdrość sprawiła to, że szubienicę, którą zbudował, na niej zawisł. Jakub, jeszcze dużo w liście Jakuba jest, ale przeczytam tutaj właśnie list Jakuba i to będzie 3 rozdział, 14 i 16 werset. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Jakub pisze, jeżeli jest zazdrość w waszych sercach, to chociaż nie przechwalajcie się. To nie jest od Boga. Jeżeli ona jest, Boże, przebacz, daj mi siły, daj mi zwycięstwo. Proś Pana, aby wyrwał to z twojego serca, aby to nie miało miejsca w twoim życiu. Bo mówię, ten chwast, on zaczyna rosnąć w sercu człowieka, on po prostu jest i wcale go nie musisz chcieć. On jest. On gdzieś wszedł, wyrósł tam. Musisz go po prostu wyrwać, prosić Boga, prosić Ducha Świętego, aby dał ci siły panowanie nad tym, abyś mógł swobodnie patrzeć na w jakiejkolwiek dziedzinie powodzenie drugiego człowieka, aby nie doprowadziło ciebie to do zazdrości, bo zazdrość zrujnuje twoje życie duchowe. Tak nisko padniesz, nie będziesz mógł się pozbierać, mogła pozbierać. Dlatego ten grzech usuńmy. Nikt nie ma miejsca w naszym sercu. A jeżeli jest, trzeba prosić Boga, wołać do Niego, aby On dał nad tym zwycięstwo. Czwartym grzechem, o którym będziemy mówić, myślę, że dotyczy wszystkich. I on, to jest nieczystość. Ona ubiera się w piękne szaty. Ona naprawdę pięknie wygląda. Ona mówi o chwili przyjemności. Tylko diabeł jednej rzeczy nie powie. Jeżeli dopuści tego grzechu, jaka ruina, jakie spustoszenie, jaka pustka w sercu, jakie oskarżenie, jaki upadek. Tego diabeł nie mówi. On tylko pięknie go pokazuje.
jak on wygląda. Chwila przyjemności, chwila skorzystania. Och, on tylko ten obraz maluje, a nie potem nie maluje tego całego obciążenia, pogardzania sobą, dna, upadku, tego całego zła duchowego. On nie pokazuje, on tylko tą jedną część. Dlatego, abyśmy się od tego stronili. Zresztą Słowo Boże, chociażby cały przypowieści Salomona, można powiedzieć, cały siódmy rozdział, można by go całego czytać. Może nie będę czytał, bo jednak jest dużo tych wersetów, ale przeczytam ostatnich kilka. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie, uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi. Niebo nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziło do upadku. I liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to droga do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. Grzech, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, do czego doprowadza. Mówisz, tego nie ma w moim życiu. Czy tak naprawdę? Jedziesz samochodem i do młodej dziewczyny. No i ten świat wiadomo, jak się ubiera. A ty tak. Nie patrzysz do przodu. Zastanów się. Może coś jest z duchowej strony. Może gdzieś jest pożądliwość w twoim sercu. Przecież Pan Jezus powiedział, że kto tylko pożądliwie spojrzy na niewiastę, już dopuścił się grzechu, cudzołóstwa w swoim sercu. Fizycznie nie, ale tak, ile tego jest. Ten świat zalewa brudem nieczystości. I za wszelką cenę chce wszelki brud, nieczystość w jakiś sposób złagodzić. To nic takiego. Przecież to tylko fizyczne, to tylko chwila przyjemności. Wszędzie reklamy, gdzie nie tylko spojrzecie. Wszystkie reklamy, musi być jakaś nagość. Wyjątek, że nie ma. Gdzie nie tylko spojrzysz, wszędzie to jest. Mody, które dzisiaj są wprowadzane, one obnażają to, co powinno być zachowane dla męża albo dla żony. Dzisiaj takie pojęcie jak przyzwoitość chyba przestaje istnieć. Powściągliwość. Drogi bracie, droga siostro, kiedy idziesz robić zakupy, pomyśl o tym. Nie chodzi, że tylko jest modne, bo nie chodzi, abyście ubierajcie się modnie. Ale pomyśl, czy to jest przyzwoite. Czy to godzi się dla chrześcijanki, dla chrześcijanina. Czy to nie obnaża czasem tego, co jest zachowane albo dla męża, dla żony. Pomyśl o tym. Świat jak chce, nie chodzi. To jest świat. My jego nie zmienimy. My nie wpłyniemy na niego. Ale sami możemy swoim postępowaniem, swoim zachowaniem, swoim wyglądem pokazać, że jesteśmy chrześcijaninami. Że jednak wiele tych rzeczy, to jest Słowo Boże, ono jest. Ono realne jest w naszym życiu. Chcemy tak żyć, aby podobać się Wszechmogącemu Bogu. Bo mówię, tyle upadków, tyle ruin, tyle, wiecie, sług Bożych upadło przez nieczystość. Przez nieczystość. Dopuścili się grzechu i upadli, stali się zgorszeniem i dla chrześcijan, i dla świata. Dlatego chronmy w tym swoje serce. Prośmy Boga, aby dawał nam siły. W liście do Koryntian, jeszcze przeczytam, w pierwszym liście, 6 rozdział, 15-19 werset. Pierwszy list do Koryntian. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mamy tedy wziąć członki Chrystusowe, uczynić członkami świątecznicy? Przenigdy.
Albo czy nie wiecie, że kto się łączy wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. To, że złączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Grzech, który jest mocno napiętnowany, który mówi, że wy jesteście świątynią Ducha Świętego, a jeżeli grzech nieczystości się wkrada, to staje się, łączy się to jakby jednym ciałem. Pan Jezus, kiedy pamiętamy tą historię, przyprowadzono jawną grzesznicę i tu wszyscy odeszli i rzucił kamieniem. Mówi, idź i więcej już nie grzesz. Pan Jezus, gdy powiedział te słowa, one nie są puste. Ludzkie słowa są puste. A gdy Pan Jezus powiedział, idź i więcej nie grzesz, czyli On da ci siły, da moc, aby więcej nie grzeszyć, aby coś zmienić w życiu. On dał siły dla tej jawnej grzesznicy, aby ona więcej tego nie czyniła. I gdy On, te słowa są pewne, one za tym krzyje autorytet Pana Jezusa, te słowa, co zmieniają w naszym życiu. Jest taka pieśń, 225 ze śpiewników polskich. Jej źródło skąd na grzeszny świat płynęła święta krew. Może zaśpiewajmy tą, bracie Samuelu, tą pieśń. Dobrze? No, może zaśpiewamy tak, tą pieśń. W takim wykonaniu, jak wy macie jako młodzież. 225. Ono oczyszcza. Bo ten grzech nieczystości, ja mówię, on nie musi być fizycznie, ale starczy w umysłach. I wielu ma z tym problem, tylko po prostu tego jawnie nie mówią. Ale Bóg daje siłę, daje moc, a przyszło zwycięstwo. Może powstaniemy. Grzeszny świat płynęła święta krew, na przeciechów każdy ślad, że jednak Boży gniew. I jak płynie zdrój tej krwi, thank you.
Dziękuję. Siądźmy. Myślę, że ta pieśń, jej słowa, mówią, jak cudowny sposób można otrzymać przebaczenie, można przeżyć uzdrowienie, można obmyć swoje serce do tej krwi, drogocennej krwi Chrystusa, wszelkiego grzechu. I to jest tego grzechu, który jest tak wstydliwy, a w tak wielu sercach gdzieś chcę wkraść. I on przychodzi nie tylko, mówimy, ach, panny kawalerowe mają z tym problem. Z tym problem mają żonaci, mają mężatki, mają w różnym wieku. Gdy szczerze spojrzy się swoje serce, można prosić Pana, aby dał uzdrowienie i dał to cudowne przebaczenie. O piątym grzechu, którym bym chciał mówić, a którego kazania nie słyszałem, ale też chcę mówić, tak mówi Słowo Boże, bez ogródek, bez kompromisu, bez jakiegoś takiego dogodzenia komuś, ale tak mówi Słowo Boże. To jest obżarstwo. I to szczególnie w krajach, widzimy bogatych, które jest nam dane żyć, prawda? Ilu ludzi jest otyłych. Ja nie mówię o kimś, że jest ktoś tam przy kości. Nie każdy musi być taki chudzielec jak ja. Ale jeżeli dwa razy tyle ważysz, ile norma jest, zastanów się. Może był czas dzisiaj, trudno to zmienić, ale był czas, kiedy nie było hamulca w jedzeniu. Kiedy młody człowiek, znam człowieka, który też hoduje bydło jak ja, i młodszy, dużo, 40 lat, i ten, który ode mnie też kupuje od niego, i kupił, przyjechał, mówi, ładne ma te byczki. Ale on mówi, ale gospodarz, tyż jak byczek, bo ma 150 kilo, jak wszedł na wagę. On ma 40 lat, on sobie z tego nie zdaje sprawy, że przyjdzie kiedyś ten problem. I Słowo Boże napiętnuje to. Będę czytał parę wersetów z Bożego Słowa. Łukasza, 21 rozdział, 34 werset. Niech Słowo Boże do nas przemawia. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Gdy mówi o czuwaniu, Pan Jezus mówi, baczcie, aby serca wasze nie były obciążałe wskutek obżarstwa, opilstwa i troski o byt. W tym obżarstwie, ja nie mówię, trzeba się troszczyć o siebie, trzeba dbać o siebie, ale nadmierna troska, nadmierna dbałość, także na wszystko inne, już nie ma czasu, tylko kult ciała jest grzechem. I tu mówi, że nasze serce nie było obciążałe. Dzisiaj my żyjemy w czasach, gdzie na wszystko nas stać. Dzisiaj, gdy idziemy do sklepu, wybieramy. Żona mówi, tam na rynku jest samochód, zawsze na niej tam soku, takie mięso z Brańska, tam kupuję wyroby mięsne moje, inni też. Ja mówię, co mam kupić? Sama nie wiem, co już kupić, żeby jedli. Kup to, czy to, to i te dwie rzeczy. W takich żyjemy czasach, to dotyczy każdego z nas. I tylko się wybiera. I zapomina się o takich rzeczach jak umiarkowanie, abstynencja, dyscyplina. O tym gdzieś się przestaje pamiętać, bo się chce. Bo się chce. Dla ilu ludzi, posłuchajcie, gdy idę do lekarza, spytajcie lekarza, dla ilu ludzi na wiele chorób Bóg mówi, lekarz mówi pierwsze. Niech Pan rzuci nadwagę. A wiele rzeczy unormuje się. Czy tak nie jest? Czy nie trzeba z tego grzechu pokutować też? O nim rzadko się mówi, albo w ogóle się nie mówi, żeby kogoś nie dotknąć, żeby kogoś nie urazić. Ale ja mówię, tak mówi Słowo Boże,
Będę czytał to, o czym mówi Słowo Boże. W liście do Filipian, 3 rozdział, 19 werset. Pisze tak. O tych, których mój, wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co ich jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Co tylko, jak tu sobie dogodzić, jak tu zjeść, co tu wymyślić, co nowego, jaką nową potrawę. Myślą tylko o tym, by zaspokoić swoje pożądliwości, swoją doczesność, aby być, no, dobrze zjeść i nic więcej. Ale mówi, Bogiem ich jest brzuch, chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Mateusza, 6 rozdział, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Trzydziesty pierwszy werset, dobrze znane słowo. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przeodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, a bowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Boże mówi, żebyśmy się troszczyli pierw o to, co jest duchowe. Tak jak któryś z braci, co usługiwał w niedzielę. Mówi, czy zjadłeś śniadanie? To już zjadło. A czy czytałeś Boże Słowo? Może nie wszyscy przeczytali. Dzięki Bogu, że byłem w tej liczbie, w której nie jadłem śniadania, ale Słowo Boże czytałem. I tak mi mówię, dzięki Boże, że mogłem z tego zrezygnować cielesnego, ale Twoje Słowo mogłem przeczytać i mnie błogosławiło. Szukajcie Królestwa Bożego. To nie jest tak ważne. Ja wiem, że trzeba troszczyć się o siebie, dbać o siebie. Ale prawda jest taka, że jakbyśmy nie dbali o to ciało, i tak robaki zjedzą. Może taka bezpośrednia, prawda, taka może ostra uwaga, ale taka jest prawda. I tak robaki zjedzą. Troszczmy się o Królestwo Boże. Patrzmy, a jeśli o nasze jedzenie, na to wszystko, miejmy umiar. Miejmy dyscyplinę, bo kiedy zaczynasz przybierać na wadze i przyhamujesz swój nadmierny apetyt, to panujesz. A jeżeli już będzie duża nadwaga, jak trudno później to zrzucić. Grzech, który był kiedyś popełniony, trzeba go odpokutować i wyznać przed Bogiem i prosić o przebaczenie, a Bóg okazał łaskę i miłosierdzie. Bracia jadą w pociągu, brat Kurkajew opowiadał. Jadą bracia w pociągu i rozmawiają o poście. A ich marynarka, tak o, guziki się nie zapinają. I on mówi, no bracia, wam o poście nie trzeba rozmawiać. Po prostu trzeba pościć. Niektórzy mówią przeciw, a przecież post nie tyle, że duchowo daje dużo, ale też z fizycznej strony oczyszcza od wszelkich toksyn organizm. To jest taka lekarska sprawa, też między innymi. Pomyślmy o tym, aby ten grzech nie było w naszym sercu. W 5 Księdze Mojżeszowej, że przeczytam ten werset Słowa Bożego, bo tak Pan Jezus odpowiedział, kiedy go kusił diabeł. 3 werset jest powiedziane tak. 8:3, 5 Mojżeszowa. Upokorzył Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Człowiek będzie żył wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Wie, ten grzech nie jest, albo rzadkością jest, gdy jest mówiony, ale to jest grzech. Trzeba z tego pokutować. To doprowadziło do upadku Cesarstwo Rzymskie.
jedli, pili, weselili się i upadło Cesarstwo Rzymskie. Tak żyli Rzymianie, a dzisiaj tak nie żyją ludzie. Tylko o tym często nie myślą. W pracy jeszcze pracowałem, kolega. Normalnie był, taki normalny. Zaczyna szybko tak tyć. Mówię, po imieniu mówię, Wojtek, mówię, a co ty, mówię, tak szybko tyjesz, co się stało? Ty, no mam taki apetyt, że w nocy nie prześpię. Muszę iść do lodówki. Problem. No, on niewierzący, prawda? Ale gdy wierzący człowiek powinien nad tym zapanować. Jednak powinno być umiarkowanie we wszystkim. Powinna być abstynencja, dyscyplina. Trzeba i w tym względzie w jakiś sposób dbać o siebie, aby w zdrowym ciele zdrowy duch. Prawda? I właściwa też i w tym samym postawa. Jeżeli miało to kiedyś miejsce, czy ma miejsce, trzeba z tego grzechu pokutować. W szóstym grzechu, o którym bym chciał mówić, będę mówił, to jest lenistwo. Żeby iść do piekła, nie trzeba nic robić. Po prostu nic. Płynąć z całym tym światem, na tratwie rzeki tego świata. Mówią, że zdechła ryba, ona płynie z prądem, prawda? Nic nie musi robić. Na tratwie, która płynie w dół rzeki, tylko sieć i nic nie rób. Żywa ryba płynie pod prąd. Jakiś ma wysiłek. Wiele o lenistwie mówi Boże Słowo. Przeczytam parę wersetów Bożego Słowa. Tu mam przypowieści, 19 rozdział, 15 werset. Są przypowieści dużo mówią, dlatego może tam z jednym, dwóch wersetach się zatrzymam, żeby nie za dużo. 19 rozdział, 15 werset. Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód. Kaznodziei Salomona, 10 rozdział, 18 werset. Gdzie wielkie lenistwo, ta dach się zapada, a gdzie ręce opieszałe, tam dom zacieka. Na temat lenistwa. Jeszcze może w przypowieści, bo bardzo dużo przypowieści mówią, no trudno ich tych wszystkich wychwycić, ale 21 rozdział, 25 werset. Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować. Gdybyśmy, szósty rozdział, wiadomo, szósty werset, tam mowa jest, idź leniwcze do mrówki, naucz się i tak dalej, dobrze znamy to Słowo Boże. Nigdzie nie czytamy Słowie Bożym, żeby Bóg powiedział, nie pracuj. Nie czytamy tego, może ktoś to czytał, ale nie pracuj, nie trudź się. Ale o lenistwo jest napiętnowane. Leniwy człowiek i w fizycznym życiu niczego nie będzie miał i będzie czerpiał, bo leniwy to wyciąga rękę do miski. Ale już do ust jej mu ciężko podać, prawda? Czyli lenistwo jest napiętnowane. Może jeszcze jeden werset, 26 rozdział, 15 werset przypowieści Salomona. Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. Tak, leniwy, to jest 15 werset, przepraszam. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. Nie bądźmy leniwi. W takim i doczesnym życiu. Pierw zacznę od tego, gdy przyjdziemy na duchowe sprawy. Nie bądźmy leniwi w tym doczesnym życiu. Trudźmy się, pracujmy, dbajmy. Oczywiście, mały czasem nadmiar obowiązków sprawi, że nie wszystko jesteśmy w stanie doprowadzić do porządku, no bo i to trzeba. Ale nie traćmy tak bezczynnie czasu na nic. Tak, aby sobie poleżeć, tam pomarzyć sobie tam nie wiadomo o czym, prawda? I tak dzień minie, dwa, trzy, pięć. No dobrze, jak
w domu jeszcze u rodziców jesteś. A jakby tak głowa domu przespała lato, nic nie robiła, a zimą w czym by piecu napalił? No nie wiem, musiałby kogo prosić, prawda? Trud, praca jest rzeczą właściwą, jest błogosławioną. Lenistwo jest grzechem. Bóg nie chce, aby Jego dzieci były leniwe. Kiedy patrzymy na Amerykę, no wiadomo, dzisiaj jest wielkie zepsucie, ale początki, kiedy tam przyjechali Purytanie i ich zasadą życia, między innymi chodzi o pracę, było pracuj uczciwie, nie patrząc na wypłatę. Szybko pobudowali ten kraj, który no, stał się dla wielu, nie wiem, rajem. Tam jadą, myślę, że tam wszelkie bogactwo będą mieć, prawda? Ciężka praca sprawiła to. Praca jest rzeczą, którą człowiek powinien wykonywać. Lenistwo jest napiętnowane. Wiele niewy nic nie musi robić. Dosłownie i w życiu duchowym nic nie musisz robić. Chcesz zrujnować swoje życie duchowe, po prostu nic nie rób. Nic nie czyń. Po co się modlić? Po co czytać Słowo Boże? Po co jechać na nabożeństwo? Przecież można sobie poleżeć. Można odpocząć, prawda? To jest trud, wysiłek. Jechać na nabożeństwo, trzeba wstać, trzeba się ubrać, trzeba wziąć czy samochód, czy ktoś będzie pieszo, trzeba zajść. A lepiej poleżeć, prawda? Lepiej po co czytać Boże Słowo, wstać i poczytać rano? No lepiej poleżeć. Po co się modlić? No lepiej odpoczywać. Lepiej to wszystko, no a przychodzi ruina do życia duchowego. Kiedy jest mowa o talentach, jednostka monetarna, którą, no może to przeczytam, Mateusza, 25 rozdział, żeby to tak było, jak jest. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. I może tutaj od 26 wersetu. Tamci otrzymali talent i nim obracali. I on przynosił zyski. Jeden nic nie robił. Zakopał, zawinął to w chustkę, schował i przeleżał ten czas. Talent to jest jednostka monetarna. To jest coś no, takiego, co można co powiększać jako no, sprawa biznesowa, nawet można powiedzieć w ten sposób. Ale przecież tak, Pan, gdy przyszedł, mówi tak do tego jednego, co nic nie robił. Zdaje się, no nie zgrzeszył, no bo nic nie robił, prawda? A mówi Bóg tak, Pan mówi tak do niego. Sługo zły i leniwy, 26 werset, wiedziałeś, że zżnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje zyskiem. Weźcie przed to od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dano, kwitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrany to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 30 werset, taki mocny werset. Cóż on zrobił? Jak tu napisano, był sługa zły i leniwy. Był leniwy. Nic nie zrobił z tym talentem, który otrzymał. Bóg mówi, zwiążcie go, wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie bądź leniwy w trudzie, w pracy duchowej. Nad swoim życiem, nad sobą. Trudź się i pracuj. Czytaj Boże Słowo, módl się. Pozwalaj, aby Duch Boży przez swoje Słowo zmieniał twoje, moje życie. A przydziła przemiana do życia. Nie bądź leniwy. Bo mówię, cały świat tak płynie. Wszystko. Po prostu nic nie rób. Tylko odpoczywaj sobie i popłyniesz szeroką rzeką na wieczne zatracenie. Nic nie trzeba robić. Tylko po prostu płynąć. Ale jeżeli zaczniesz trudzić się, pracować nad sobą, jeśli przeciwstawiać się wtedy duchowi temu świata, stylowi temu świata, zaczniesz inaczej postępować, zaczniesz inaczej żyć, zaczniesz składać wysiłek w to, aby być tak, takim, taką, jaką Bóg chce. Do tego w Słowie Bożym
widzimy, że lenistwo jest napiętnowane, że Pan Bóg nie chce, aby ono miało miejsce, żebyśmy trudzili się, pracowali, jeśli chodzi o fizyczne życie i o duchowe życie, ani w tym, ani w tym nie być leniwym. Pan Bóg błogosławi rękę pracowitą, leniwej nie błogosławi. Widzimy, że nie ma takiego czegoś, prawda? On daje we wszystkim błogosławieństwo, ale gdy się trudzisz. Słowo Boże mówi, gdy wyciągniesz swoją, cokolwiek wciągniesz swoją rękę, w jednym królu powiedziane, ja będę błogosławił. Ale jeżeli on nie wyciągnie swojej ręki, nie przyłoży do niczego i błogosławieństwa nie będzie. A jeżeli przyłoży rękę, będzie błogosławieństwo. Dlatego ten grzech, jeżeli jakikolwiek miejscu ma miejsce w życiu, musi być odpokutowany. Musi być proszone, aby Panie Jezu, przebacz mi to. Ja nie chcę być leniwym człowiekiem. I w tym doczesnym życiu, gdy trzeba, to trzeba zrobić. I w duchowym życiu. I zobaczyłem taką rzecz. Jeżeli człowiek jest i pracowitym w takim sensie fizycznym, to i w duchowym dziele będzie przykładał się, aby trudzić się. A jeżeli w tym fizycznym życiu nic nie robi, tylko leniuchuje, i w duchowym tak samo. I w duchowym to samo. To nie jest tak, że w jednym będzie leni, a w drugim będzie bardzo pracowity. Nie. Jeżeli jest, to jest. Dlatego trzeba przykładać, trzeba lenistwo odrzucać na bok, a szukać Boga, szukać Jego oblicza, modlić się do Niego, On będzie zlewał swoje błogosławieństwo. I te trudząc się na niwie Bożej, ja nie mówię, że każdy będzie ewangelistą, bo nie jest tak. Dlatego, że raz komuś złożyć świadectwo, czy opowiesz o Jezusie komuś, to niektórzy myślą, że już mają dar ewangelisty. Nie, to nie jest tak. Ale po prostu żyj, służ tak, proś Pana, gdy jest możliwość, głoś Ewangelię, zaświadcz o Panu Jezusie. Podziel się dobrym słowem z kimś, któryś potrzebuje. Pociesz strapionego, a może z miłości serca komuś jakiś banknot potrzebującemu wciśniesz do ręki. To jest pewien trud, który w oczach Bożych ma znaczenie. Nikt tego nie widzi, ale Bóg widzi, że nie jesteś leniwy, że widząc potrzebującego, strapionego i w duchowej mierze pokrzepisz, posilisz, dasz miłe słowo, dasz jakieś pocieszenie, a i też i fizycznej, dasz jakąś pomoc, jeżeli widzisz, że jest to potrzeba. W tym jest błogosławieństwo. Ale leniwy tego nie zrobi, bo on tego nie widzi. On po prostu nie chce widzieć żadnej potrzeby, nie chce widzieć nikogo. On jest tylko samolubny. Zresztą każdy grzech jest egoistyczny. Każdy grzech jest samolubny i tylko jest skierowany to, abym ja miał cokolwiek korzyść. Tak jest, to jest zasada, to jest prawda o każdym grzechu. Każdy grzech to jest egoizm. Ale kiedy go nie ma, jest chęć błogosławić, pomagać innym. I siódmym grzechem, mianem w Biblii, to jest chciwość. I w Słowie Bożym i może o chciwości, można by 21 Księga Królewska, 21 rozdział, można by go czytać cały. Po prostu Achab z chciwości zechciał mieć winnicę Nabota. Nic mu nie brakowało. Nic nie, był królem, wszystko miał. Ale popatrzył i przez chciwość chciał ją mieć sobie, że ten jemu jej nie oddał, to namówił starszych miasta i został niegodziwie oskarżony i został ukamieniowany Nabot. Czyli dopuścił się morderstwa przez chciwość.
żeby chciwości, pożądania innych rzeczy nie było w naszym sercu. Bo ona doprowadza, nawet jak tutaj czytamy w 19 wersecie tego 21 Księgi Królewskiej, pierwszej Księgi Królewskiej. I powiedz mu tak, mówi Pan, dokonałeś mordu i już objąłeś posiadanie. Powiedz się tak, tak mówi Pan, w miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew. Chciwość sprawiła to, że zginie Achab i tak jak Nabota psy lizały krew, tak będą twoją krew będą lizać. Odpłata będzie taka sama, jaką ty uczyniłeś w stosunku do niego. Bóg jest sprawiedliwy. Tego, żeby nie było chciwości w naszym sercu. Nie pożądajmy, nie chciejmy tego, co nie jest nasze, to, co nam się nie należy. Jeżeli ten grzech przychodzi, prośmy Pana, aby usunął go z naszego serca. Jeszcze może jeden werset, list do Galacjan. Piąty rozdział. 26 werset. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Słowo Boże mówi, abyśmy nie byli chciwi próżnej chwały, niepotrzebnej. Nie szukali tego, co nie jest nasze. Jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Myślę, że wzrastając w Panu, wzrastając w Jego Słowie, wyrastamy z tego, jak ja to mówię, wieku przedszkolnego. Wiecie, przedszkolak, ja już nieraz tak już pokazuję, on tylko tupie nogami, dajcie mi to, to mi się nie podoba, zwróćcie na mnie uwagę, ja tu muszę być najważniejszy. Tak dziecko robi, prawda? Wszyscy muszą mnie widzieć. Wszystka chwała mi się należy. Ale to są dzieci. No wy już teraz stacie, wy już nie chcecie być dziećmi. Wy chcecie służyć innym. Wasz chciwość nie ma dla was znaczenia. Nie chcecie pierwszych miejsc, predestału, ukłonów, chwały, które jest na tym świecie. Wam już to jest niepotrzebne, to jest dla dzieci. To jest niedojrzali. Chrześcijanie często tego oczekują i tego pożądają, ale dojrzali, to im jest niepotrzebne. Oni już wyrośli z tego okresu niemowlęctwa czy dziecięcego. Oni już rosli wyżej. Oni już chcą służyć. Oni chcą czynić tak, żeby ich Pan widział, a nie inni. A nie zwracać na siebie uwagę. Dlatego coś chodzi chciwość, aby nie była w naszym sercu. Przedstawiłem te grzechy. Może ktoś na nich zastanowi. Może one, mówiłem tak, no coś powiem, jak wspomniałem, bezpośrednio. Ale mi nie chodziło o to, żeby kogoś załagodzić, żeby komuś powiedzieć, tak jak mówię, jak na samym początku powiedziałem, jak przychodzi do kościoła homoseksualista, niech mnie uznają taki, jaki jestem, prawda? Z tym moim grzechem, niech tak mnie przyjmą. Niech mnie obejmują, chwała Bogu, kochany bracie, my cię akceptujemy, bo ty jesteś inny. Prawda? No tak. Bo to doprowadzenie człowieka do śmierci, do ruiny. Ale chciałem powiedzieć, słuchaj, ty jesteś homoseksualistą, ty jesteś grzesznikiem. Bóg mówi, że to jest kara za to, żeście odrzucili Boga, nie uznali Boga jako Boga, czy odrzucili Chrystusa. Mówi, to jest kara. Ty musisz pokutować tego grzechu, się nawrócić. I tak samo, jeśli chodzi o każdy grzech, to jest tylko taki przykład. Mnie chodzi o to, żeby zaakceptować, że z tym grzechem mogę żyć. Ten grzech to nie jest taki zły, bo on tylko jest w moim sercu. Przecież jaki zazdrość czy inne, to ja tylko mam w swoim sercu. To nikt nie musi widzieć. Przecież możecie mnie akceptować tak, jaki jestem. Nie. Bóg mówi, usuń grzech. Niech ma w twoim życiu miejsca. Pan Bóg widzi. I potem zaczynasz chwalić Boga, wielbić Jego imię, sławić Jego, a Bóg w ogóle nie przyjmuje tej twojej chwały, twojej sławy, twojej modlitwy, twojego uwielbienia. Mówisz, czemu? Po prostu
Może nie chcesz usunąć grzechu ze swojego życia. A Bóg, napisano, grzeszników nie wysłuchuje. Tak napisano w Słowie Bożym, prawda? Ale ten, który żyje sprawiedliwie. I tak jak wspomniałem na początku w księdze Amosa, Bóg mówi, przez to, że żyjecie w grzechu, na białe, czarne, prawo obracacie w kłamstwo, za to wszystko, te święta, które ja ustanowiłem, Bóg ustanowił, ale ja nie chcę ich, może przeczytam to słowo w księdze proroka Amosa jeszcze na koniec, przed modlitwą. Może tak parę wersetów rozpocznę, może wcześniej, 5 rozdział i może od 6 wersetu. Szukajcie Pana, a żyć będziecie, aby nie przerzucił się na dom Józefa jak ogień i strawił go, a nikt w Izraelu nie będzie mógł go ugasić. Biada tym, którzy przemieniają prawo w pioł, a sprawiedliwość rzucają na ziemię. On tworzy Plejady i Orion, mrok przemienia w poranek, a podniósła ciemną noc. Wzywa wody morskie, rozlewa je po powierzchni ziemi, Pan imię Jego. On syła zgubę na mocarza i zagładę sprowadza na twierdzę. Nienawidzą obrońcy prawa w bramie, mają wstręt do tego, który mówi prawdę. Taki był stan, częściowo parę wersetów, Izraela w tym czasie, narodu wybranego. A my często mówimy, że to jest odbiciem życia dzisiaj w duchu, w kościele, w społeczności ludu Bożego. I przez takie postępowanie Bóg mówi od 21 wersetu. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi. Nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne, ofiary z pokarmów, nie ma w nich upodobania. A na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Żyjmy w prawdzie, żyjmy w sprawiedliwości. Usuńmy wszelki grzech, który gdziekolwiek wkrada się do naszego, do twojego czy do mojego serca. Nawet jeden z tych grzechów, który przeczytałem dzisiaj. I gdy będziesz takim czystym sercem, będziesz chwalić Boga, Bóg przyjmie chwałę. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Nie inaczej. Dlatego czytając o tym Słowie Bożym, o tych grzechach, chciałem was, siebie i was, na to wyczulić, aby gdy trzeba spokutować, oczyścić swoje serce. I Boże błogosławieństwo, Boża chwała będzie się zlewać na swój lud i na swój Kościół i na każdego z nas. Życie wtedy będzie inne. Nie to życie, jak napisano w liście do Tymoteusza w czasach ostatecznych, że przybierają pozór pobożności, ale życie ich zaprzeczeniem mocy Bożej, czy siły Bożej w języku rosyjskim, prawda? Żeby nasze życie nie przybierało tylko pozór pobożności, a objawiała się w nim moc Boża, czyniąca lepszym, innym tym życiem. Objawiał się Duch Boży podczas i tych dni skupienia. Objawiała się chwała Boża w tych dniach, które będziecie jeszcze mieć, w tych usługach, które będą, abyście doświadczali realnego Boga. Nie tylko wiedzy, ale realnego Boga, abyście mogli doświadczyć. Amen.